Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze SNP. Moje nazwisko Aleksandra Borucka, jestem organizatorem spotkania. Jest tutaj ze mną Mirosława Żurek, która przeprowadzi Państwa przez część merytoryczną spotkania. Na początek mam pytanie, czy Państwo nas słyszycie? Mam nadzieję, że wszystko gra. Będę wdzięczna za potwierdzenie na czacie, że wszystko dobrze słychać. Dzisiejszy webinar, temat dzisiejszego webinara SAP Predictive Analytics, prognozowanie i wspomaganie procesów decyzyjnych. Webinar jest nagrywany. Po zakończeniu webinara w przeciągu kilku dni otrzymacie Państwo nagranie, także jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę wrócić do jakiegoś fragmentu bądź przekazać innym osobom w Państwa firmie, to będzie taka możliwość. Druga informacja jest taka, że zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Najlepiej na bieżąco, tak jak przyjdą Państwu do głowy, służy do tego okienko questions, które macie Państwo w panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Ja będę te pytania Państwa wszystkie zbierać i w przeciągu również krótkiego czasu po webinarze na wszystkie odpowiemy Państwu mailem. Także zachęcam, Mirka się podjęła odpowiadania na te pytania, ale po zakończeniu webinara. Kilka słów o SNP Poland. Zapewne większość z Państwa kojarzy nas jako BCC, pod tą nazwą funkcjonowaliśmy do 2017 roku. A właśnie od ubiegłego, właściwie już 2 lata się liczy wstecz, teraz jesteśmy częścią grupy SNP. Grupa SNP, czyli mówiąc w największym skrócie, globalna firma konsultingowa, światowy dostawca numer 1 rozwiązań i usług dla transformacji środowisk SAP. Kilka najważniejszych faktów o SNP Poland. W liczbach ponad 20 lat doświadczeń, ponad 250 specjalistów. Realizowaliśmy projekty i mamy klientów w ponad 50 krajach, tych klientów ponad 400, ponad 200 kontraktów outsourcingowych, 2 nowoczesne centra przetwarzania danych. Nasza oferta obejmuje 3 obszary. Pierwszy dotyczy usług SAP. Oferujemy tutaj pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, utrzymania i rozwoju Państwa systemów SAP. Drugi obszar to SNP Data Centers. Zapewniamy kompleksową opiekę nad infrastrukturą IT, w tym outsourcing naszych data centers oraz doradztwo informatyczne. Trzecia część naszej oferty to SNP Software Factory. Tworzymy oprogramowanie biznesowe na indywidualne zamówienie o dowolnej technologii. Oferujemy również własne rozwiązania i tutaj chciałabym wspomnieć o 2 z nich. To jest BOffice, portal samoobsługi pracowniczej, oraz SNP-ECM, system zarządzania dokumentami i procesami oraz archiwum dokumentów firmowych, np. faktur zakupowych. Jeżeli chodzi o usługi SAP, jesteśmy największą firmą od SAP-a w Polsce i w tym zakresie oferujemy pełen komplet usług dla środowisk SAP. Wspieramy cały cykl życia rozwiązań SAP, od analizy przez wdrożenie i rozwój, utrzymanie i serwis. Mamy kompetencje w zakresie wszystkich najważniejszych produktów i technologii SAP. Oprócz rozwiązań standardowych SAP oferujemy również własne produkty autorskie, niektóre unikalne na polskim rynku i tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy niektóre z nich, te, które się cieszą największym zainteresowaniem naszych klientów i chciałabym zachęcić Państwa do przyjrzenia im się, ale to już może nie dzisiaj jest na to czas. Jeśli któryś z nich Państwa zainteresuje, to z chęcią przedstawimy, opowiemy więcej. Również na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje o tych produktach. Tymczasem z mojej strony tytułem wstępu to wszystko. Przekazuję głos Mirosławie na temat już merytoryczny związany z dzisiejszą tematyką. Dzień dobry. Na początku chciałabym Państwu powiedzieć, czym w ogóle jest predykcja i po co ona jest w przedsiębiorstwach czy podmiotach gospodarczych wykorzystywana, w jakim celu. Następnie chciałabym już przejść do właściwego naszego narzędzia, którym się dzisiaj będziemy zajmować, czyli SAP Predictive Analytics. Tu bym chciała wspomnieć o 2 trybach pracy, to jest automatycznym i eksperckim, omówić pokrótce opcje zaawansowane, jakie mamy do wykorzystania, skąd możemy pobierać dane oraz w jaki sposób prezentować wyniki. W ostatniej części teoretycznej powiem krótko na temat możliwości implementacji Predictive Analytics w Państwa przedsiębiorstwie. No i na końcu zakończymy live demo, podczas którego będę chciała Państwu pokazać, w jaki sposób tak naprawdę pracuje się z trybem automatycznym i w jaki sposób eksperckim, na co tak naprawdę oba tryby pozwalają i jakie są ich możliwości. Tak naprawdę czym różni się analiza predykcyjna od analizy danych? No przede wszystkim nadal większość przedsiębiorstw ogranicza się, czy podmiotów gospodarczych, może nie większość, ale duża część, do analizy danych, czyli tak naprawdę do wglądu w danych historycznych, ich interpretacja i ewentualnie ich wizualizacja. Natomiast w dalszym ciągu istnieją przedsiębiorstwa, które nie prognozują na podstawie zebranych danych możliwości wystąpienia przyszłych zdarzeń, a tym właśnie zajmuje się analiza predykcyjna. I przedsiębiorstwa, które wykorzystują analizę predykcyjną w swoich kampaniach sprzedażowych, okazuje się, że są prawie dwukrotnie bardziej efektywne od firm, które wykorzystują jedynie tradycyjne metody marketingowe. Wniosek? Na pewno warto wykorzystywać. Czym jest analiza predykcyjna? Tak naprawdę analiza predykcyjna to zespół narzędzi, na które się składa zarówno narzędzia statystyczne, data miningowe czy badania operacyjne. Jeżeli chodzi o statystykę, no to mamy tutaj przede wszystkim możliwość wykorzystywania wszelkiego rodzaju statystyk opisowych, liczenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zjawisk, testy istotności, liczenie korelacji, regresji czy innych testów nieparametrycznych. Natomiast w przypadku data miningu mamy do czynienia z dostarczeniem takich algorytmów jak analiza powiązań, analiza koszykowa, wszelkiego rodzaju analizy wektorowe, drzewa decyzyjne czy nawet sieci neuronowe. Jeżeli chodzi o badania operacyjne, to stąd analiza predykcyjna czerpie wszelkiego rodzaju narzędzia do programowania liniowego, programowania dynamicznego, symulacji czy metod Monte Carlo. Czy analiza predykcyjna jest nam potrzebna, gdzie jest wykorzystywana tak naprawdę oprócz marketingu? Otóż nie jest wykorzystywana ona tylko w sprzedaży detalicznej. Znajdzie ona zastosowanie również w innych sektorach gospodarki. W sprzedaży detalicznej wydaje się oczywiste, że umożliwia ona prognozowanie możliwości rozwoju sprzedaży, kontrolowanie zapasów czy optymalizację cen, tak żeby osiągnąć jak największe zyski. W przypadku sektora usług możemy na jej podstawie modelować popyt, prognozować konsumpcję, zarządzać aktywami. Ale również przydaje się ona w takich dziedzinach jak sektor medyczny czy w ogóle sektor publiczny. W przypadku podmiotów zajmujących się medycyną może ona pozwolić na przewidywanie przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia określonych chorób, w sektorze publicznym do analizy przestępczości, zaś na przykład w sektorze bankowym do segmentacji klientów czy zarządzania ryzykiem. Tak naprawdę wyróżnia się trzy typy użytkowników analizy predykcyjnej i są to eksperci metod ilościowych, analitycy danych i użytkownicy biznesowi. Największą grupę tak naprawdę stanowią w podmiotach gospodarczych użytkownicy biznesowi, którzy według badań SAP stanowią tak naprawdę 97% osób zajmujących się analizą predykcyjną, natomiast eksperci od metod ilościowych tak naprawdę w podmiotach gospodarczych stanowią zaledwie niecały 1%. I tak naprawdę, by spełnić oczekiwania wszystkich trzech rodzajów użytkowników, których wiedza na temat metod predykcyjnych jest różna, SAP Predictive Analytics dostarcza tak naprawdę dwa typy narzędzi. Pierwsza to jest analizy automatyczne, czyli SAP Automatic Analytics, a druga to są analizy eksperckie, czyli SAP Expert Analytics, które umożliwiają też na integrację z SAP HANA czy na integrację z językiem R. Co wyróżnia SAP Predictive Analytics na tle innych rozwiązań tego typu? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o SAP Predictive Analytics, jest to jedyne narzędzie tego typu, które jest w pełni zintegrowane z narzędziami SAP, z oprogramowaniem SAP, w tym także narzędziami business objectowymi. Mamy tutaj integrację z językiem R, budowane liczne modele, umożliwienie zaawansowanej wizualizacji, łatwość użytkowania, tak naprawdę wiele czynności jest możliwych do wykorzystania poprzez po prostu drag and drop, wsparcie dla wielu języków, a także natywna integracja z SAP HANA, jak już powiedziałam, wykorzystanie istniejących narzędzi BO, czy publikowanie właśnie wyników na urządzeniach mobilnych i narzędziach BI. Jak na początku wspomniałam, mamy dwa typy narzędzi tak naprawdę w ramach Predictive Analytics. Pierwsza to jest SAP Automatic Analytics, a druga to jest SAP Expert Analytics. I w przypadku narzędzi automatycznych mamy dostępne takie algorytmy, które umożliwiają nam klasyfikację, przykładowo klientów, budowanie modelu regresji czy szeregów czasowych po to, aby prognozować przyszłą sprzedaż na przykład, czy przyszłe koszty produkcji. Mamy analizę koszykową, analizę sieci powiązań, czy analizę częstości ścieżek i rozmieszczenia. SAP Expert Analytics co do zasady dostarcza te same algorytmy gotowe, w tym także wiele innych dzięki wykorzystaniu skryptów R. Żeby nie było tak, że liczenie modelu jest bez jakiejkolwiek weryfikacji w narzędziu, to w przypadku modeli automatycznych mamy dwie miary jakości modelu. Są to siła predykcji i ufność predykcji. W przypadku siły predykcji jest to miara specyficzna dla SAP i mierzy ona zdolność wyjaśnienia wartości zmiennych docelowych przez zmienne objaśniające. Przyjmuje ona wartości od 0 do 1. Im wyższa ta wartość, tym znacznie lepiej. Druga miara, ufność predykcji, no tutaj ona tak naprawdę mierzy zdolność modelu do bycia tak samo efektywnym dla nowego zbioru danych, jak dla danych testowych i jej wartość powinna być powyżej 0,95. Wtedy można uznać, że ten model nadaje się do przewidywania przyszłych zdarzeń i prognozowania. W przypadku modeli eksperckich tak naprawdę, czy też skryptów R, algorytmów eksperckich w tej drugiej części, mamy tak naprawdę do weryfikacji możliwość skorzystania ze standardowych testów statystycznych, takich jak chociażby współczynnik R². Jeżeli chodzi o źródła danych, które możemy wykorzystać do pozyskania danych, które będziemy analizować w naszym narzędziu Predictive Analytics, to oprócz oczywistych danych plikowych w formacie Microsoft Excel czy tekstowych CSV, TXT, log, PRN, TSV, możemy dane pozyskiwać bezpośrednio z hurtowni danych, ze światów obiektów BO, z zapytań SQL-owych, czyli z innych relacyjnych baz danych. Oczywiście możemy też pozyskiwać dane z systemu SAP HANA, przy czym tutaj tak naprawdę mamy dwie możliwości. Możemy albo pobierać dane z SAP HANA, albo bezpośrednio się z naszą bazą SAP HANA połączyć. Jeżeli chodzi o publikację wyników, to mamy do możliwości takie jak pliki CSV, Excel, PDF, platforma BI, SAP HANA, SAP Analytics Cloud, SAP Lumira Server czy SAP StreamWork. Wiele tak naprawdę możliwości daje automatyzacja całego procesu prognozowania, która w znaczny sposób ułatwia zarządzanie modelami czy implementację tych modeli do nowego zbioru danych. I tak naprawdę tutaj mamy dwa typy takich narzędzi, to jest Data Manager i Predictive Factory. I Data Manager jest dostępny również w wersji desktopowej i umożliwia on tworzenie dynamicznych zbiorów danych, zwiększa efektywność wykorzystania modeli dla innych przedziałów czasu czy innych obiektów. Natomiast Predictive Factory mamy możliwość korzystania z Predictive Factory w momencie, kiedy mamy instalację typu klient-serwer, i narzędzie to pozwala na automatyczne zarządzanie modelami utworzonymi w SAP Predictive Analytics, umożliwia import modeli, segmentację szeregów czasowych, automatyczne testowanie odchyleń, prognozowanie oraz monitorowanie wydajności modeli. Możliwe są też do tworzenia harmonogramu. Jak powiedziałam, w przypadku Predictive Analytics jest on zintegrowany z R. Co oznacza, że mamy możliwość wykorzystania wbudowanych algorytmów R metodą po prostu drag and drop. Tych algorytmów obecnie w Predictive Analytics jest 12. Natomiast, ponieważ jest to integracja z R, mamy możliwość wykorzystania w narzędziu ponad 5000 pakietów i algorytmów, które obecnie są napisane w języku R, ale także możemy napisać własne skrypty R i je wykorzystać. Co więcej, w przypadku instalacji Predictive Analytics na bazie SAP HANA mamy skrypty R wykonywane są właśnie w SAP HANA. Drugą taką rzeczą, którą możemy wykorzystać w przypadku tak naprawdę, kiedy mamy do czynienia z Predictive Analytics zainstalowanym na HANA, jest Predictive Analytics Library, czyli biblioteka FAL. Jest ona oparta na języku C++ i jest dedykowana do zapewnienia wysokiej wydajności dla dużych zbiorów danych. Tak naprawdę zawiera ona algorytmy efektywne dla pracy w czasie rzeczywistym. Na koniec takiego właśnie wstępu teoretycznego, bo więcej się skupiłam na live demo, chciałabym powiedzieć na temat sposobu wdrożenia SAP Predictive Analytics. Tak naprawdę mamy do wyboru 4 możliwości. Pierwsza to jest wersja desktopowa, druga to jest wersja klient-serwer nieoparta na bazie HANA, trzecia to jest wersja Predictive Analytics właśnie dla SAP HANA, a czwarta, ostatnia to jest Predictive Analytics dla SAP HANA HEDS, czyli HANA Enterprise Cloud lub HCP, czyli HANA Cloud Platform. Jeżeli chodzi o wersję desktopową, to jest to jedyna wersja, która pozwala na zarówno pracę w trybie automatycznym, jak i eksperckim. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku pozostałych możliwości opartych na tak naprawdę wersji na klient-serwer, aby korzystać z możliwości eksperckich, należy tak naprawdę zainstalować dodatkowo zawsze wersję desktopową. Wersja klient-serwer dostarcza bowiem tak naprawdę na komputerze klienckim tylko możliwość analizy automatycznej. Jeżeli chcemy mieć możliwość analizy tej eksperckiej, czyli bardziej zaawansowanej, no to tak naprawdę wówczas również obok wersji klient-serwer należy zainstalować wersję desktopową. Możemy mieć oczywiście Predictive Analytics dla SAP HANA, czyli opartą na bazie SAP HANA i, tak jak powiedziałam, na SAP HANA w chmurze. Wszystkie wersje pozwalają tak naprawdę na pozyskiwanie danych z tych samych źródeł danych, przy czym oczywiście jest, że w przypadku na przykład wersji desktopowej, jeżeli chcemy pobierać, czy w przypadku wersji klient-serwer, w każdej wersji, jeżeli chcemy pobierać dane z dodatkowych baz danych, często będzie istniała konieczność zainstalowania dodatkowych sterowników. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o typy instalacji, dodam, że w przypadku instalacji na SAP HANA algorytmy automatyczne wykonywane są po stronie SAP HANA, natomiast algorytmy eksperckie nie. Przy czym, jak już wspomniano, w przypadku skryptów wpisanych w języku R jest możliwość również ich wykonywania po stronie bazy SAP HANA. I przeszłabym może do części praktycznej. Tak naprawdę chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób pracuje się zarówno z SAP Predictive Analytics w wersji automatycznej, jak i wersji eksperckiej. No zacznę może od SAP Predictive Analytics w wersji automatycznej, która jest znacznie prostsza i która tak naprawdę może być wykorzystywana bez problemów przez użytkowników biznesowych. Wyobraźmy sobie może na początek, że mamy do czynienia z danymi pochodzącymi z kart lojalnościowych klientów. I chcemy po prostu wyodrębnić segmenty naszych klientów po to, aby móc do nich skierować właściwą kampanię promocyjną. W tym celu w naszym SAP Predictive Analytics wybiorę opcję żeby utworzyć model klastrów. W tym przypadku skorzystam akurat z danych tekstowych pozyskanych z pliku. Utworzę sobie opisy. Mój plik tak naprawdę zawiera dane dotyczące wydatków poszczególnych klientów, czyli to jest to moje target spend, ile oni wydali w moim sklepie internetowym, ale też posiadam część danych, które pozwalają mi na charakterystykę tych klientów, a które były wprowadzane przez samych klientów podczas ankiety przy wypełnianiu wniosku o kartę lojalnościową. I to mogą być wiek, wykształcenie, status cywilny czy płeć. Mogę sobie również w tym narzędziu spokojnie podglądnąć te dane, co też uczynię właśnie. Czyli jak te wartości się tutaj kształtują. Ok. Idziemy dalej. Tak naprawdę w przypadku analizy klastrów możemy nie wskazywać zmiennej wynikowej, natomiast mnie bardzo interesuje tak naprawdę, jak te poszczególne segmenty przekładają się na przychody, czyli na wydatki, na ilość wydatków, jakie klienci zostawiają w moim sklepie. Dlatego jako zmienną wynikową podam właśnie wydatki klientów. Dodatkowo, jeżeli właśnie nie dodamy w przypadku tej analizy akurat zmiennej wynikowej, oczywiście klastry zostaną wyodrębnione, segmenty klientów zostaną wyodrębnione, ale nie zostaną policzone dwie miary, które pozwalają na ocenę efektywności mojego modelu, czyli siła predykcji i ufność predykcji, a są jednak one przydatne. Wykluczę sobie tylko jeszcze jedną zmienną, która jest mi w tym modelu niepotrzebna. Dodam tylko, jeżeli chodzi o zmienne objaśnione, które zostawiam do konstrukcji moich sektorów, segmentów klienta, że nie powinno ich być za dużo. Jeżeli tych zmiennych będzie za dużo, to siłą rzeczy model nie będzie w prosty sposób interpretowalny. W kolejnym oknie mogę określić liczbę tak naprawdę klastrów, które chcę wyodrębnić. Tu się domyślnie podpowiada, że 10, natomiast ja mogę sobie wybrać, że chcę, aby on mi zanalizował klastrów od 5 do 8. Liczba klastrów, czyli liczba segmentów, na jakie chcę mieć podzielone grupę klientów, zależy tak naprawdę od moich możliwości. Tak, ile kampanii promocyjnych jestem w stanie przygotować. No a także ostateczna liczba zależy od klastrów, zależy od tego, który model będzie najlepszy właśnie pod względem tej siły i ufności predykcji. Wyłączę sobie opcję Calculate SQL Expressions, co oznacza, że nie zostanie wygenerowany kod SQL. Robię to tylko dlatego, żeby, że tak powiem, nie trwało to kilka minut, a kilka sekund generowanie takiego modelu. I model w tej chwili się generuje. Tak naprawdę generuje się kilka modeli. Zgodnie z tym, co podałam, kilka modeli, w których jeden będzie mieć 5 segmentów, drugi 6, trzeci 7, a na ostatni 8. W każdym z klastrów, które zostaną wygenerowane, nie ma opcji, żeby się, to znaczy żaden rekord nie znajdzie się w dwóch różnych klastrach, natomiast mogą się znaleźć klienci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do żadnego z segmentów. I tak naprawdę na końcu naszego podsumowania znajduje się to, co nas najbardziej interesuje. Czyli tak naprawdę informacja o tym, że przeanalizowano 4 modele, które charakteryzowały się liczbą segmentów 5, 6, 7 i 8. I program wybrał jako model najlepiej opisujący naszych klientów model ostatni, czyli z 8 segmentami, a wybrał to na podstawie sumy dwóch miar, czyli KI i KR, czyli siły predykcji i sumy predykcji. Zanim przejdziemy do wykorzystania tego modelu w praktyce, chcemy zobaczyć, czym charakteryzują się poszczególne segmenty, co je wyróżnia. I tutaj tak naprawdę w sekcji display pokażę dwie rzeczy, czyli profile klastrów i tak naprawdę raporty statystyczne je dotyczące. Jeżeli chodzi o profile klastrów, to w tym wypadku przykładowo możemy sobie zobaczyć, że używamy 8 klastrów, z których tak naprawdę najliczniejszy jest klaster trzeci, zaś najmniej liczny jest klaster drugi. Możemy sobie zobaczyć, czym te tak naprawdę klastry się charakteryzowały. W przypadku na przykład klastra pierwszego widzimy, że wiek respondentów, które się tutaj zakwalifikowały, jest pomiędzy 17 a 24 lata. Kolor czerwony oznacza w tym wypadku całą populację, czyli wszystkich moich klientów posiadających kartę lojalnościową, których analizowałam. Natomiast kolor niebieski oznacza klientów, którzy załapali się do klastra właśnie pierwszego. No i jak widzimy tutaj w przypadku koloru niebieskiego właśnie występuje on dla klientów w roku pomiędzy rokiem 17 a 24. Tak samo w przypadku klastra trzeciego z kolei widzimy, że zakwalifikowali się tutaj klienci tak naprawdę powyżej 42 roku życia. Oczywiście możemy zmieniać cechy, by sprawdzić, jaki one miały wpływ na poszczególne klastry. Przykładowo wykształcenie widzimy, że w klastrze trzecim nie miało znaczenia. Nie miał też znaczenia pewnie, płeć też nie miała znaczenia. Głównie w tym trzecim klastrze, jak zaraz zobaczymy, wpływ na zakwalifikowanie do klastra trzeciego miał właśnie wiek. Drugą taką dość istotną rzeczą jest podgląd właśnie raportów statystycznych, żeby zobaczyć, jak te klastry się kształtowały. Ja tutaj może ograniczę się do wyświetlenia miary KLS dla wszystkich klastrów. Miara KLS, tak naprawdę miary KLS pozwalają po prostu rozeznać się, jak bardzo dany klaster różni się, dystrybucja cech, poszczególnych cech w danym klastrze różni się od dystrybucji w całej populacji, czyli widzimy, że jak gdyby klaster pierwszy na tle całej populacji moich badanych klientów wyróżnia się przede wszystkim wiekiem, statusem cywilnym, natomiast klaster drugi krajem pochodzenia, klaster trzeci znowu wiekiem, zaś klaster ósmy poziomem wykształcenia. To jest to, co wyróżnia, to są cechy, które najbardziej wyróżniają te segmenty na tle innych klientów. Możemy też wyświetlić wykres naszych klastrów. Wielkość okręgu oznacza tak naprawdę ilość klientów, które się zakwalifikowały do danego klastra. No i tutaj widać ponownie, że najbardziej liczny to jest klaster trzeci i klaster szósty. Możemy zmienić osie X i Y. Ja zmienię może Y, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę te moje klastry przekładają się na właśnie wiek respondentów i wydatki w moim sklepie. No i widzimy, że przykładowo klaster trzeci charakteryzuje się wiekiem właśnie powyżej 42 lat i stosunkowo niskimi wydatkami. Natomiast najwięcej wydają klienci z klastra pierwszego i tak naprawdę oni są tutaj też najmłodsi. Co zrobić z takimi danymi tak naprawdę? Bo posegregowaliśmy sobie tych klientów, ale co zrobić tak naprawdę w momencie, kiedy rozwijamy naszą działalność, dochodzą nowi klienci, nowe karty lojalnościowe. No właśnie, model by wypadało wykorzystać w praktyce. I tak naprawdę mamy tutaj dwie możliwości. Pierwsza z tych możliwości to jest możliwość skorzystania z automatycznych metod implementacji modelu do nowych danych, takich jak właśnie wspomniane w części teoretycznej Data Modeler, czy Data Manager, przepraszam, czy różnego rodzaju skrypty, bądź też możemy uruchomić, zaimplementować ten model ręcznie do nowych danych. I ja w tym wypadku tak to właśnie zrobię, czyli przejdę do zakładki RAM i zrobię Apply Model. Tutaj też znowu zaczytam sobie dane plikowe, które zaraz wspólnie podglądniemy. Zapiszę sobie również wynik. I zaznaczę opcję, że chcę właśnie prognozę. Chodzi mi o ustalenie, do jakiego segmentu tak naprawdę zostaną zakwalifikowani nowi klienci, którzy wypełnili kartę lojalnościową, tak właśnie, aby móc do nich skierować odpowiednią kampanię promocyjną. Apply. Okay. Najbardziej interesuje nas sekcja data i może wyjaśnię. Na podstawie tych danych widzimy, że nowi klienci zostaną zakwalifikowani odpowiednio do sektora 5, drugi do 4, trzeci do 1 i tak dalej. I na tej podstawie możemy przykładowo wyjść do nich z określoną ofertą marketingową, wiedząc, że na przykład po tym kliencie, jako że się zakwalifikował do sektora 1, jest on prawdopodobnie właśnie po 42 roku życia i w naszym sklepie pewnie nie zostawi być może dużo, no ale warto się właśnie nim też zainteresować. Okay. Model też oczywiście można jak najbardziej zapisać. To tyle, jeżeli chodzi o kwestię analizy automatycznej, jako taki przykład. Oczywiście tych algorytmów jest znacznie więcej, to był tylko jeden z przykładów, ale mam nadzieję, że przykład, który pozwala na zobaczenie, w jak prosty sposób można za pomocą analizy automatycznej dane analizować i w jak prosty sposób można te dane wykorzystać dla nowych zbiorów danych. Przejdę teraz do drugiej części, do drugiego tematu z części aktywy praktycznej naszego demo, czyli do SAP Predictive Analytics Expert. W przypadku SAP Predictive Analytics wersji Expert tak naprawdę budowanie modeli i ich interpretacja, wykorzystywanie jest również proste. Natomiast nie tyle problemem, co możliwościami jest możliwość wykorzystywania skryptów R, czy też gotowych, czy też pisanych przez naszych programistów. Tym razem połączę się do naszej hurtowni danych, by pozyskać dane i tym razem, jeżeli chodzi o to, co chcę uzyskać, jest tak naprawdę prognoza wielkości sprzedaży. Czyli na podstawie modelu szeregów czasowych, czyli na podstawie analizy sprzedaży z kilku poprzednich lat i sezonowości, która tutaj występuje, będę chciała sobie zaprognozować, jaką będę miała sprzedaż w następnych kolejnych 12 miesiącach. Zobaczymy, że jest to również proste. W tym celu pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to pozyskać dane. Jak widzimy, mamy właśnie tutaj możliwości pozyskania danych ze źródeł, o których wcześniej wspomniałam. Ja skorzystam z połączenia, które już mam, a jest to właśnie połączenie do naszej lokalnej hurtowni danych. Się z nim tutaj połączam. Po połączeniu się z hurtownią danych, tutaj akurat się mi podpowiada jedno zapytanie, natomiast mamy tak naprawdę możliwość dostępu do wszystkich zapytań zdefiniowanych w query designerze. Po kliknięciu Next będę mogła zobaczyć, jakie cechy, jakie wskaźniki są zdefiniowane w tym zapytaniu i wybrać te, które chcę analizować. Tak jak powiedziałam, mnie w tym wypadku interesuje wyłącznie prognoza sprzedaży na podstawie poprzednich okresów, a więc jako miarę wezmę sobie sprzedaż i zysk również dodam do analizy. Natomiast jako wymiar dodam sobie po prostu rok kalendarzowy, miesiąc, więc więcej wymiarów mi nie jest potrzebnych właśnie z tego względu, że interesuje mnie tylko model szeregów czasowych. No i tak naprawdę można w tym miejscu wybrać, w jaki sposób byśmy chcieli mieć reprezentowany wymiar, czyli czy ma być to klucz, czy tekst. No w wypadku daty to jest akurat tekstu nie było. OK. Klikam po wybraniu tego, co mnie interesuje, klikam Create. Mamy tak naprawdę tutaj 5 zakładek, czyli przygotuj, przewidź, wizualizuj, kompozycja czy udostępnij. Ja może zacznę od pierwszej, pomimo tego, że się tutaj podpowiedziała domyślnie trzecia. I jeżeli chodzi o zakładkę pierwszą, czyli przygotowanie danych, to mamy możliwość tutaj przekształcenia naszych danych. Co to oznacza? To oznacza, że w przypadku wskaźników możemy tworzyć dodatkowe formuły, zmienić ich nazwę, czy zmienić sposób agregacji. Domyślnie mamy sumę, ale może to być średnia, licznik, maksimum, minimum czy inne. W przypadku tworzenia nowych formuł mamy możliwość do korzystania z szeregu funkcji. Okay. W przypadku miar mamy możliwość, przepraszam, w przypadku wymiarów mamy możliwość stworzenia miar na ich podstawie. Możemy również je zmienić nazwę, usunąć, zduplikować. Możemy również je w różny sposób przekształcać, tak? Czyli na przykład zmienić wielkość liter, jeżeli by były oczywiście to dane string lub char. Możemy zamienić określone wartości na inne, czy w jakiś sposób inne przekształcić. Ja jednak z tym nic nie będę robić. Aha, dla wymiarów też mamy możliwość zastosowania jak najbardziej formuł. Można stworzyć nowy wymiar kalkulowany lub połączyć kolumny, gdyby było ich więcej. Dobrze, ja przejdę dalej, czyli do przebić. I tak naprawdę tutaj możemy zdefiniować, jakie algorytmy, jakie aspekty chcemy w naszym modelu wykorzystać. To może dotyczyć zarówno przygotowania danych, a więc ich na przykład znormalizowania, wyciągnięcia próbki, podzielenia na partycje, w jakichś dodatkowych przeliczeniach, możliwość wykonywania dodatkowych przeliczeń czy ich wyfiltrowania. Możemy również wykorzystać wszelkiego rodzaju algorytmy, które pozwolą nam zapisać przykładowo nasze dane do pliku CSV, ale też możemy właśnie skorzystać stricte z modeli, które pozwolą nam na wykonanie naszej predykcji. Tak jak powiedziałam, my chcemy przede wszystkim ustalić przychód ze sprzedaży, przyszły przychód ze sprzedaży na podstawie szeregów czasowych, dlatego wybieram model szeregów czasowych. Dostawiam go do naszego diagramu. Dodam tylko następnie, że my zrobimy tutaj bardzo prosty model, czyli będziemy mieć jeden dostawiony komponent, natomiast tych komponentów może być więcej. Możemy w ciągu jednego wykonania modelu zrobić tych kalkulacji kilka, wykorzystać różne typy algorytmów, czy też różne sposoby przygotowania danych, zgodnie z tym, co chcemy uzyskać. Zanim jednak wykorzystamy, musimy dany komponent, musimy go skonfigurować. Dlatego ja tutaj teraz podam kwestie konfiguracyjne. I tak naprawdę do podstawowych rzeczy, które muszę skonfigurować, należy sekcji Properties. I to, co mnie interesuje tak naprawdę, to nie jest o tyle trend, co prognozowanie. Chcę wyprognozować sprzedaż na 12 okresów do przodu. Skoro mam sprzedaż miesięczną, to chcę jak gdyby zaprognozować na rok do przodu. Moją zmienną wynikową jest sprzedaż. Jak powiedziałam, mamy dane miesięczne, więc to również należy się zaznaczyć. Początek moich danych, które tam były, to był 2009 rok. Resztę rzeczy tak naprawdę zostawiam bez zmian. No, może zamiast values napiszę predicted sales. OK. Sprzedaż prognozowana. No i dam. Kliknięcie dan nie oznacza, że model został przeliczony. Aby przeliczyć model, muszę nacisnąć tutaj zielony przycisk Run. OK. Automatycznie przeszedł mi do wyników. Jeżeli chodzi o kolumny, które tutaj wyświetlają się w wynikach, no to był oczywiście rok, miesiąc, rok kalendarzowy, miesiąc, który również pozyskałam z mojego zapytania, sprzedaż, wielkość zysku, no ale właśnie również te predicted sales, czyli ta prognozowana sprzedaż, ustalano na podstawie właśnie tutaj algorytmu wygładzenia. I zgodnie z tym, co zasugerowałam, ta sprzedaż jest prognozowana na 12 okresów do przodu, pomimo oczywiście, że tutaj nie mam danych. Mogę sobie podglądnąć w sekcji sumary właściwości mojego modelu. One akurat w tym wypadku nie są jakieś super zadowalające. Niemniej, jak sobie spojrzymy na wykres trendu i moich danych, widzimy, że tak naprawdę, zwłaszcza w końcowym okresie, ta predicted sales, czyli ta sprzedaż prognozowana, była dość mocno zbliżona do tej sprzedaży właściwej. No i mając te dane, chciałabym je sobie po pierwsze zwizualizować i później na podstawie wizualizacji zapisać czy na platformie BI, czy też bezpośrednio w Lirze. Jeżeli chodzi o narzędzia wizualizacyjne, jakie mamy tutaj możliwe do wykorzystania, to przede wszystkim są tabelki i wykresy. Ja utworzę tutaj tak naprawdę dwa wykresy. Żeby utworzyć wykresy, mieć dostęp do moich prognozowanych danych, muszę wybrać model, z którego chcę te dane pobrać, a który właśnie wykorzystałam, czyli do modelu wykładzenia. Jak widzimy, pewnym mankamentem jest, że Predicted Sales pojawiło się nie jako miara, tylko wymiar. W bardzo łatwy sposób to można zmienić w opcjach, czyli po prostu klikam w opcjach Create Measure, utwórz wskaźnik, no i już mogę wykorzystać w sposób właściwy w wykresie. Pierwszy wykres, jaki chcę utworzyć, to jest wykres tak naprawdę analogiczny do tego, który widzieliśmy przed chwilą, czyli wykres łączony łączący kolumny i linie. Na osi X-ów tak naprawdę potrzebuję rok kalendarzowy, miesiąc. Też na osi Y-ów sprzedaż jako moje kolumny i prognozowaną sprzedaż jako wykres liniowy. Tutaj pojawiła się kropka, dodatkowo prognozowana sprzedaż dla okresu zerowego. Od razu powiem, że nie tylko tą kropkę, można wykluczać niektóre wartości z wykresu poprzez po prostu kliknięcie i exclude. OK. Mogę tych wykresów utworzyć więcej. To tylko jeden z tych wykresów. Mogę dodać kolejne i przykładowo porównać sobie na tym drugim wykresie kolumnowym już tylko wyłącznie wartość sprzedaży wartość zysku w poszczególnych latach. Po zrobieniu wykresów mogę przejść do komponowania mojego raportu. Tak naprawdę mamy tutaj możliwości trzy. Możemy albo tworzyć infografikę, albo możemy tworzyć tak naprawdę interaktywny dashboard, albo zapisać wyniki w formie raportu. Ja wybiorę w tym wypadku dashboard, pusty, bez szablonu, create. Tu również muszę wybrać komponent analizy, z której chcę korzystać. I komponent. Skórka. Coś tu się... nie zapisało. Jeszcze raz przepraszam za problem. Teraz już utworzę jeden może wykres, żeby... Bo jakimś cudem nie przeszedł nam do kolejnego okienka. Dobra, to jeszcze raz. self. Wartość prognozowana, znowu usuwam tutaj tą kropeczkę nieszczęsną. OK. I przechodzę dalej. Okay. Don't create. No nie wiem, czemu tutaj akurat się zablokowało. Powinniśmy widzieć tak naprawdę listę tych wykresów. Nie wiem, czemu jest ten problem. Normalnie z tym problemu nie ma. Tak naprawdę tutaj powinna być dostępna lista z wizualizacji, którą otworzyliśmy w sekcji poprzedniej. Trudno mi powiedzieć, dlaczego ona się w tym wypadku tutaj nie chce pokazać. Oprócz nich tak naprawdę mamy możliwość wyboru tekstu, rysunku, czy też filtrów, które pozwolą nam na ograniczenie wykresów na naszej wizualizacji. No i po jej utworzeniu, przepraszam tutaj za te problemy techniczne, ale że tak powiem, no pierwszy raz mamy z nimi do czynienia. Możemy nasz dashboard opublikować i możemy tak naprawdę opublikować go albo w SAP HANA, albo w SAP Lumira Server, albo w SAP Analytics Cloud, eksportować do pliku, ale również możemy, jeżeli się wcześniej zalogowaliśmy do platformy BI, tak jak ja to zrobiłam, możemy zapisać bezpośrednio nasz dashboard na platformie BI. Przykro mi, że ten ostatni krok nam tutaj nie wyszedł, ale z mojej strony to wszystko. Ja również dziękuję. Zapraszamy na kolejne webinary. Za godzinkę będziemy mieli jeszcze powtórkę, że tak powiem, tego webinara po angielsku. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę, to zapraszam. O godzinie 12 zaczynamy ten sam temat, tylko w języku angielskim. Dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy na kolejne webinary. I zapraszamy do kontaktu, jeżeli interesuje Państwa nasza oferta w tym zakresie bądź w innym. Do widzenia. Do widzenia.